dobry. Proszę Dzień dobry. Się przedstawić, podać nazwę ogrodu i miejscowość, w jakiej się znajdujemy. Dzień dobry, Marek Zalewski. Ogród Jedność, ogródki działkowe Jedność. I znajdujemy się w Rypinie. Jak to się stało, że został Pan działkowcem? Szukaliśmy z żoną takiej odskoczni, żeby nie przebywać w bloku cały czas, żeby mieć zajęcie, żeby można gdzieś z dziećmi wyjść, oprócz na przykład z placów zabaw. Po prostu, żeby nie chodzić po chodnika tylko. Jaki obecnie ma charakter Pana działka? Charakter taki ma rekreacyjny i ewentualnie takie drobne uprawy. Jak zmieniała się działka na przestrzeni lat, kiedy Pan ją użytkuje? Kiedy kupiliśmy, była taka troszeczkę zapuszczona. Położyłem polbruk, posadziłem drzewka. Także dużo tutaj pracy włożyliśmy. Trawę posialiśmy, żeby było fajnie. Domek odświeżyliśmy także. Czy zmaga się Pan z jakimiś problemami dotyczącymi upraw na działce? Nornica, która podgryza pietruszkę, krety. No i ewentualnie na drzewkach mszyce. Trzeba popryskać, opryski trzeba stosować. Czy znane są Panu takie wydawnictwa jak Działkowiec, Mój Ogródek i Zielona Rzeczpospolita? Tak, Działkowiec jest mi znany. Czerpiemy z niego różne tam inspiracje, porady dla ogrodnictwa, do upraw. Jest też biblioteczka, do biblioteczki chodzimy po tą gazetkę, także tutaj czerpiemy inspiracje z tego. W Polskim Związku Działkowców obecnie realizowane są programy m.in. takie jak otwarty program klimatyczny oraz otwarty program nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin. Czy zna Pan te programy i ich założenia? Znam troszeczkę, na przykład ta uprawa, tak, równoległa, równorzędna. Także na przemian sadzimy warzywka w celu odstraszania gryzoni. Jak ocenia Pan Polski Związek Działkowców jako stowarzyszenie? Polski Związek Działkowców jako stowarzyszenie jest potrzebne, żeby to całymi tymi działkami, wszystkimi ogródkami kierować, żeby to wszystko było pod jedną pieczą, żeby jakiś był nad tym. I na koniec chciałam Pana zapytać, jak ocenia Pan posiadanie przez Pana działki? Bardzo cieszymy się z żoną, że mamy działkę. Nawet teraz w tej dobie koronawirusa możemy sobie przyjść, nie musimy chodzić po chodnikach i możemy tutaj bezpiecznie się czuć, odpocząć. Dzieci się bawią i my spędzamy miło i sympatycznie czas. Dziękuję Panu bardzo. Dziękuję.